Dzień dobry, witam wszystkich. Moim gościem dziś jest Piotr Bestia Piechowiak. Witamy. Siemano, siemano. Piotr, zacznijmy sobie od kwestii, z którymi się zmagałeś bardzo mocno, czyli od problemów zdrowotnych, które w sumie narastały już od małego. I tutaj po prostu pozostawię to dla ciebie. O, skąd się wzięła w ogóle ta kontuzja, a potem przejdziemy dalej. Chodzi tobie o przepuklinę. Miałem z jednej strony, miałem z drugiej strony. Tak jak mama mi tam opowiadała, to miałem gdzieś, powiedzmy, jak miałem rok czasu, to mi wyszła z jednej strony. Oczywiście był szpital, wizyta i tak dalej. Okazało się, że lekarz powiedział, że nie będzie mnie operował, że jest szansa wyleczenia tego. I przed pieluchem mama tam wkładała jakieś takie, wiesz, groszówki, jakieś tam pieniążki i wciskała mi po prostu w tą pachwinę, w tą przepuklinę, która mi wychodziła. No i się to po prostu tak robiło, że ona mi się jakby cofała w te miejsce, które tam wychodziła. Zabliźniło mi się i było okej. To była jedna. Potem za trochę mi wyszła tam za jakieś parę miesięcy z drugiej strony. Też mama robiła to samo. No i te przepukliny mi się schowały. No i na tym teoretycznie można powiedzieć temat ucichł. Czyli jakby mi się to gdzieś tam pozrastało do takiego stopnia, wiesz, byłem mały, no to wiadomo, te mięśnie jeszcze pewnie, nie wiem, czy to było od jakiegoś płaczu, czy to od jakiegoś, nie wiem, wysiłku, nie mam żadnego pojęcia, ale no tak się to praktycznie zaczęło, nie? Dzieci napięciowe często tak mają, że wiesz, które są... Jest to możliwe, czy to nawet gdzieś, no w różnych pewnie sytuacjach to się może zdarzyć, jedne płaczą, jedne robią coś innego i wiesz, jak to jest, nie? Ale ogólnie od tego się to zaczęło i nie miałem w ogóle z tym problemu przez kolejne 20, 30, ponad nawet 40, można powiedzieć, albo teraz w tym roku będę miał 42, więc tak to się stało, że po walce właśnie z Piotrkiem Szeligą miałem coś takiego, że to było tak, że po kopnięciach gdzieś czułem, że tam coś mam nie tak, ale w ogóle po walce z Marcinem Najmanem zerwałem przywodziciel. I to było tak, że tam był taki, kurwa, naprawdę to był wielki trzask. Trzask po prostu było na walce, bo to w trakcie walki mi się stało. I ta przepuchlina, która była, to była też spowodowana tym, że tam mi się to rozerwało. I to był trzask, napięcie i ta przepuchlina po walce, no wtedy nie mogłem operować tego przywodziciela. Mam ten taki jakiś tam uraz, widać, że to po prostu jest tam jak widzę, ja to widzę, że miałem tam po prostu zerwane to. I chodzi o to, że to już mi się coś tam nawarstwiało. Po walce z Piotrkiem Szeligą, wiadomo, no do walki się szykujesz, no to wszystko, tam kopnięcia kolana, low kicki, high kicki, wszystko trzeba gdzieś tam kombinować i szukać gdzieś tam podrywala. No i po walce z Piotrkiem Szeligą przepuklina mi wyszła. Wyszła mi po prostu, nie było to do takiego stopnia, że mnie to bolało, bo mi ani jedna nie bolała, ani druga, tylko miałem coś na zasadzie takiej, że czułem dyskomfort. Jak na przykład, wiesz, szedłem do toalety, oddawałem mocz, no to przy takim, wiesz, końcówce czułem, że po prostu mi to wychodzi. Jak na przykład, nie wiem, napinałem mięśnie brzucha, to też czułem, że mi to wychodzi. To nie był ból, bo niektórzy mają ból, że ta przepuklina boli. A mnie to tak może delikatnie piekło, ale po prostu czułem, że to jest tak, że masz, trzymasz tak i nagle coś ci wychodzi. Widzisz taki dydek, pyk, pyk. Jak napinałem brzuch, to coś tam widziałem, że w boku gdzieś tam w pachwinie mi wychodziło. No i zoperowałem to, no i po prawej stronie, no i nie minął rok czasu i wyszła mi po drugiej stronie, ale nie chciałem też tego operować, bo po trzeciej mojej walce wróciłem do kulturystyki, więc mówię, czy jest sens operować, znowu będę wykluczony tam na jakieś 3-4 miesiące, a mówię, nie było teoretycznie w ogóle sensu i tak mówię, nie boli mnie to, może mi się uda. No jeden sezon zaliczyłem, udało mi się, drugi jakby sezon zaliczyłem, też mi się udało, ale już zaczęło mi to bardziej przeszkadzać. Co robiłem gdzieś w serię, to dotykałem, czy tam wszystko jest ok, wiesz. Duży ciężar na przysiadek zakładałem już 200 kg, robiłem tam 8-10 powtórzeń, to w głowie miałem, wiesz, nawet wchodziłem na te ciężary, to już było 160, to czułem, kurde, żeby mi tylko nie strzeliło i wiesz, i podświadomość taka głupkowata jest, że jednak wiesz, że masz jakiś tam uraz, no to jednak chcesz coś dźwigać, ale jednak w głowie jest, że była kontuzja, jest kontuzja i żeby nic tam nie strzeliło, nie? No i było tak, że musiałem to zrobić, bo wiedziałem, że już z kulturystyką jest definitywny koniec. Na szczęście udało mi się dotrwać, że nie miałem jakichś tam, wiesz, komplikacji, że gdzieś mi tydzień czy dwa tygodnie przed zawodami przepuklina mi wywaliła, że nie mógłbym się gdzieś tam, wiesz, przygotować i tak dalej. To by było też jakiś tam wygląd pewnie nie taki, pewnie ból mocny. No i udało się to teraz zoperować, no i tyle, no.
Typowo z kulturystyką chyba nigdy nie będzie końca, jako że zawsze będziesz troszeczkę powiązany z tą siłownią, z prowadzeniem ludzi, no bo teraz też Sławka przygotowujesz resztę chłopaków, którzy naprawdę wyglądają. Powiem ci, że te plecy, jak wrzucił Sławek i no, nogi też sporo poprawił, także wygląda to naprawdę spoko. Wiesz co, powiem ci, co do Sławka, to Sławek ma tam 40 chyba bodajże No właśnie. 6 lat i on cały czas progresuje. Jak my się poznaliśmy, znaczy znaliśmy się tam troszkę wcześniej, ale jak ja go wziąłem, to był bodajże chyba rok 2017 albo 2000, no chyba 17. No to mamy tam praktycznie, można powiedzieć, 6 lat. I on wtedy, ja pamiętam, przyjechał do mnie, czemu nie pomogę do Mistrzostw Europy, tam chyba zostało 10 czy tam 14 dni jakoś, tak, że on po prostu już był Mistrzostwa Polski, on po tych od razu leciał i się spotkaliśmy. Pomogłem mu tam i powiem ci, jak dla mnie to jest, przychodzą teraz wiadomości, bo cały czas mi pika, Nie, mogę zauważyć. nie słychać. Mnie Nie? także to u ciebie tylko. U nas A nie. jeżeli będzie na przykład, a jeżeli będzie mi telefon dzwonił? Nie widać żadnych A, wiadomości. dobra, okej, okay, bo mi cały czas, zapomniałem wyłączyć, bo nie Nie, widziałem, nie przejmuj się tym, nie dobra. widać, także spokojnie. Dobra, spoko. No i ten, Nie no i wyjawimy Sławek, jeszcze tego, co mówiłeś. mimo że Sławek 46 lat ma, to cały czas progresuje, nie? To jest kurwa naprawdę mega, mega, mega osoba. Tak jak mu mówię, tak robi i widać po prostu progres, nie? Także teraz można powiedzieć, trzeba powiedzieć tak, że za 5 tygodni ma zawody. I potem lecimy gdzieś tam zdobywać te jakieś tam puchary świata, mistrzostwa świata weteranów i tak dalej. Naprawdę jest tam około pięciu imprez do wskoczenia. Myślę, że jeżeli będzie tak, jak liczę, a liczę, że będzie to 95-96 kg, bo Sławek zawsze wbijał do 90. A jeszcze, bo akurat mi te wiadomości przychodziły, zapomniałem. Jak Sławka poznałem, ważył 81 kg. A To jest teraz ten wiek, to jest bardzo duży przeskok. to jest 81 kg, bo pamiętam, ja mówię, kurde, no do 90 wychodzisz, ja tam nie pamiętam, tam 81 czy 82 kg, tam był po prostu, on do 80 nie szło jakby z tego zbić, bo tam nie byłoby sensu, a wychodził tam już po odwodnieniu tam 82, 83 kg, jakoś tak, wiesz, i powiem ci, wychodził tam, no to potem jak zrobiliśmy, bo on pamiętam wychodził na wiosnę, to był kwiecień, no to, czy tam początek maja to był Mistrzostw Europy, tak? Początek maja, to potem do jesieni dobudował chyba 4 czy 5 kilogramów, nie? Mimo wieku, bo tam wtedy miał 40 lat na przykład, czy tam, no jakoś tak, nie? Też naprawdę spory progres, ale to jest taki tytan pracy, jak ja czy ty, wiesz, on po prostu tak jak maszyna leci, po prostu jest trening do zrobienia, jest dieta, nie ma czegoś takiego, jakiegoś ustępstwa, wiesz, jak co niektórzy, nie? Dokładnie. Tak jak mówisz o swoich podopiecznych, jest progres, prawda? To u ciebie no, musiał stać się regres, ale myślę, że ten regres był bardzo, bardzo pozytywny, patrząc przyszłościowo. Chodzi mi o to, że nawet jeżeli zgubiłeś trochę mięsa, to ty chyba do tego teraz będziesz dążył, bo nie chcesz wyjść, wiesz, pospinany, nadmiernie napompowany, jak to my, kulturyści, mamy. Na pewno nie będę już tak napompowany, tak jak mówisz, i nie chcę po prostu do takiego stopnia doprowadzać swoją sylwetkę, tylko my mamy coś takiego, że ty idąc, nie wiem, do jakiegoś malarza i malarz by ci powiedział, pomaluj ścianę 3-metrową i będziesz machał, powiedzmy, jakimś tam wałkiem, to będziesz miał takie bary i takie łapy. Malarz będzie malował, to sobie 30 ścian malują, bo żadnej pompy nie uzyska. Nasze mięśnie są przystosowane do tego, że one cały czas się pompują. I jest plus tego, że no taki, że sylwetka jednak no ma to w sobie, że robi wielkie wow. No i trzeba ten gabaryt jakiś mieć, bo ja po prostu nie wyobrażam sobie, że wejdę do klatki ze zjebaną formą. To w ogóle nawet nie wchodzi w grę. Sam bym się chujowo z tym czuł, więc musiałbym na pewno 4-5 tygodni przed walką trzymać jakąś naprawdę mega dietę i tak dalej, żeby do tej klatki wejść, chociaż z jakimś tam sixpackiem na brzuchu, nie? Także siłownia była, jest i będzie. 4-5 treningów siłowych, tylko nie będą to siłowe treningi na 100%, tylko tak na 50-60% więcej powtórzeń po prostu, ale będę robił po prostu normalne moje treningi. A do tego będę dokładał, wiadomo, cardio, interwały i dodatkowo będę dokładał 3 bądź 4 treningi fighterskie, nie? No wiesz, ja nie mogę się, na pewno nie będę gdzieś tam toczył pojedynków z jakimiś tam chłopakami, którzy bynajmniej teraz, nie mówię tam przyszłościowo, tam za 2-3 może lata, nie wiem, jeżeli nie będzie żadnej kontuzji i będę dalej chciał tam się gdzieś tam, powiedzmy, rozwijać, no to na pewno już te moje mięśnie będą trochę inaczej przystosowane do treningów, tak?
Powiedz mi, jak poradziłeś sobie psychicznie ze spadkami? No nie bo kiedyś byłoby na pewno ciężej, gdy byłeś w sztosie kulturystycznym, Tak. a teraz jak jesteś w Wiesz innej co, dyscyplinie? powiem ci tak, były ostatnie zawody tego 2 kwietnia, co miałem w tych Włoszech i po tych zawodach teoretycznie już wiedziałem, bo ja już miałem zabieg, zaplanowany zabieg, no operację, bo to oni jedni mówią, to jest zabieg, jedni mówią, to operacja. Ja już to miałem zaplanowany na lipiec, ale wiedziałem, że chcę wracać do klatki na jesień i teraz pytanie, co mam zrobić? Zostawić tą przepuklinę, bo miałem przepuklinę pachwinową i pępkową. I teraz pytanie, czy mam ją zostawić? Czy po prostu wyjdzie mi to wyjdzie? Tylko pytanie, jeżeli się będę szykował 10-12 tygodni do walki i nagle wyjdzie mi tydzień przed walką i powiem, no niestety, kurwa, 11 tygodni pójdzie, wiesz, na marne, no bo to jednak, wiesz, to jest ciężki kawałek chleba do zarobienia, bo nie oszukujmy się, będę dużo jeździł do jednego trenera, do drugiego, każdy będzie mi tam jakieś, wiadomo, swoją pomoc dawał, ale jednak... Dowiaduję się tydzień przed, że no niestety nie mogę, bo mam kontuzję. No to bym sobie po prostu tego nie wybaczył. I mówię, No. wolę to zrobić teraz, gdzie po prostu jestem jakby wolnym strzelcem i mogę sobie robić, co chcę. Jeżeli będzie jakaś fajna walka, mogę wyjść we wrześniu, mogę wyjść w październiku, czy mogę wyjść w listopadzie, a jeżeli nie będę się czuł na siłach, mogę wyjść po nowym roku, tak? Będę walczył na jesień, także to na pewno. I po prostu wiem, że ta operacja, którą zrobiłem teraz, i to też było takie, wiesz, na zasadzie, miałem zrobić tą operację. Dzisiaj mamy tam 21 lipiec, a miałem operację 7 lipca. Poprosiłem panią, żeby tam mnie gdzieś poprzemieszała trochę tam w tych papierach i udało mi się to zrobić w połowie czerwca i to był zajebisty plus, bo wiedziałem, że będę walczył na jesień. To mówię, nie będę sobie czegoś takiego robił, że wiesz, każdy dla mnie tydzień to by był stracony, bo skoro już jestem po zawodach, a do operacji mam jakby tam, nie wiem, 3-4 tygodnie, 5 tygodni i nic nie robię, no to moim zdaniem to jest kurwa takie, wiesz, iść na trening i nie mieć celu. No był cel, że po prostu będę miał operację. No to się mija z celem, nie? Więc wiesz, to bardziej pod tym kątem patrzę na to, że ta operacja mi się udała. No już jestem praktycznie 6 tygodni po, także już jest dobrze, nie? Jak wyglądał okres regeneracji? Widziałem, że dużo czasu spędzałeś z rodziną, dużo czasu z synem, także tutaj też. Tak, no wiesz co, no to było tak, że trafiłem do szpitala w niedzielę, w poniedziałek miałem operację, we wtorek mnie wypuścili, bo 3 dni tylko najlepiej trzymać, bo... Przepraszam, jeszcze ci wtrącę, a jak ogólnie, co było powiedziane przez lekarza, ile nie mogłeś ćwiczyć i tak dalej, bo często ludzie pytają o przepukliny. Bardzo dużo wiadomości dostaję, nawet już, wiesz, nie wchodzę, nie odpisuję, bo po prostu parę razy na storce mówiłem, jak to u mnie wyglądało i nie chce mi się tego, wiesz, To teraz powtarzać będziesz tak mógł link samo. przesyłać. Dokładnie. I też, wiesz, tak samo jak na przykład ja robię tego mojego codziennego omleta i to jest mój jeden z najlepszych posiłków, jaki jest, ogólnie mogę jeść cały rok, ale powiem ci, i ludzie pytają, jak robisz tego omleta? No to wiesz, no to nawet mi się już nie chce, wiesz, nawet nie odpisuję na to, no bo to jest, wiesz, no ktoś widzi, kurwa, ja mówię już, miałem ten omleta w relacjach wyróżnionych, no ale co mam każdemu opisywać, wejść w relacje wyróżnione, no gdyby ktoś śledził mnie na bieżąco, to by wiedział, jak to wygląda i tak dalej, nie? I tak samo tu, jeżeli chodzi o przepuklinę. No, w poniedziałek to było tak, że miałem operację. We wtorek lekarz przyszedł już praktycznie po i mówił, już będzie wypis dzisiaj, wychodzicie do domu. Ja wiedziałem, że wychodzimy do domu, że to po prostu jest w niedzielę przyjechałem, w poniedziałek operacja, we wtorek do domu po prostu i tyle, nie? No i lekarz przyszedł, ten ordynator, bo on mnie akurat operował i mówi, że no tak spokojnie te 2 tygodnie, nie? Chodzić, chodzić, jeszcze raz chodzić, bo niektórzy robią na takiej zasadzie, że on jest po operacji, on kurwa leży, on nic nie robi, bo on ała, ała. I to jest moim zdaniem błąd. To jest tak samo, jak ktoś ma, nie wiem, rozwalone kolano. Jeden lekarz wie, jak ktoś jest sportowcem, że potrzebuje ruch i tak dalej, a jeden nie rusza nogą, ta noga się jakaś tam, powiedzmy, zastaje tak w tym miejscu i potem jest problemy z jakąś tam rekonwalescencją i w ogóle, nie? Tak samo tutaj. On mi powiedział, proszę normalnie funkcjonować, chodzić. Ja normalnie wróciłem we wtorek do domu, ja wciąż normalnie z psami chodziłem po 400-500 metrów i to dla mnie było normalne. Czułem, że ten brzuch mnie ciągnie, wiesz, chodziłem tak trochę zgięty, nie mogłem się wyprostować, bo ten pępek, wiesz, miałem poszyty i tak dalej, ta pachwina, czułem, że najgorsze były, wiesz, nocki ogólnie, no bo no w nocy nie mogłem się ani przewrócić, bo ten brzuch był strasznie opuchnięty, nabrzmiał, naprawdę, powiem ci, ten brzuch miałem straszny. Oni tam pompują prawdopodobnie ten brzuch, żeby laparoskopowo tam wejść pod mięśniami jakoś tam gdzieś, nie wiem, jak to się odbywa i tą całą jedną stronę lewą miałem naprawdę strasznie obolałą.
No i lekarz mi powiedział, że po tygodniu, dwóch mogę już delikatnie wrócić do sprawności fizycznej. Pytałem, czy mogę jeździć na rowerze, bo lubię jeździć na rowerze. To mi powiedział, że no z rowerem to jeszcze bym się tak trzymał, nie? Tak jeszcze 2 tygodnie później. Pytałem dużo na ten temat, wiesz, pisałem przepuklina pachwinowa, ile, przepuklina pępkowa, ile i tak dalej. No to jedni mówią, że 3 miesiące, nie? No ja już normalnie w tym tygodniu, to ja już zrobiłem normalny trening, nie? Martwe ciągi robiłem, przysiady już 80, robiłem głębokie, także wiesz, na klatę też już tam z tubą robiłem to po 12 Rzucałeś na razy. story. Tak. No także ja już normalne treningi robię, tam wiesz, uważam i widzisz, robię przysiad, założyłem 60, zrobiłem 12 razy, założyłem 80, zrobiłem 4 po 10, to jest dla mnie lekkie, nie czuję tego ciężaru, żeby to mnie gniotło. Bym zrobił i 120 z 15 czy 20 razy. No ale jednak w tej głowie mi siedzi, że kurwa, może mi coś tam się stanie znowu, może mi się to odklei, wiesz. Cały czas tutaj. Jeszcze jeden problem, czy miałem. Coś mnie uwierało w tym pępku. Cały czas mówię, kurwa, coś jest nie tak. Mówię, szwy wyciągnięte, wszystko jest coś nie halo. Wyobrażam sobie, że to nie był krzew, bo to była jakaś kurwa gruba nić. Nić, to była żyłka niebieska. Miałem dookoła pępka ją zawiniętą. Ona mi po prostu wyszła, taki dydek mi wyszedł, tak jakbyś igła by ci wyszła z tego. Tam cały czas miałem stan zapalny. Mówiłem, kurwa, coś jest tam nie tak, nie? I mówię, no, i nacisnąłem tam takie lekkie, taki lekki ropień mi się tam robi, tak to nacisnąłem to, a tam taki dydek wyszedł. Ja, kurwa, patrzę, co to jest? A to jest normalnie niebieska żyłka i to nie jest żyłeczka taka na ryby, taka cieniuteńka, co szewek ci robią i ten. No i ja mówię, kurwa, do Mariety, mówię, mojej, weź mi to, złapij, wyrwij mi to, nie? No i wiesz, ona tam testetę wzięła, zaczęła mi tam szarpać i mówi, co, boli cię to? Ja mówię, że mnie nie boli. Bolało mnie, jak to nie mogło wyjść, to mnie kuło. I czułem taki, wiesz, ucisk. No i ona mi to zaczęła, wiesz, tą testetą tam ruszać tego. Ja mówię, nic, mówię, jedź do lekarza. Pojechałem do siebie, do ośrodka zdrowia. Wziąłem do pielęgniarki, mówię, że jeden szef mi chyba jakiś został i tak dalej. Ona wzięła tam nożyczki tu, zaczyna mi szarpać. Widziałem, wzięła taki, wiesz, skalpelek mały. Mówię, kurwa, zaraz mnie nazywca będzie nacinała. No tak patrzę, że mówię, okej, nie? Przyszedł mój ten lekarz, u którego ten mój, jak to się mówi? No podałeś? Do tego, no ten, jak to się mówi? Lekarz rodzinny, nie? I mówię, panie Robercie, mówię, tutaj jest taka sprawa. Mówię, no kurde, zostało mi to i tak dalej. On to wziął i tam, wiesz, w prawo i lewo, i w prawo i lewo. Mówi, to jest kurwa tak przymocowane, jakbyś owiązał drzewo i no nie możesz nic zrobić, no po prostu, wiesz. On jakby idzie, ale ten pępek nie idzie w tą stronę. Dzwonię do tego ordynatora, mówię, panie doktorze, mówię to. No mówi, on to szył i wszystko było okej, nie? Zawróciłem z powrotem do niego, znowu mi zaczęli tam szarpać, nie? Ja mówię, panie doktorze, mówię, nic tu nie dadzą rady, mówię, tam chyba trzeba to naciąć czy coś. Umówiłem się z nim, pojechałem do Poznania. Pewnie jego jakaś tam prawa ręka, która tam mu przy operacjach pomaga te wszystkie przyrządy podawać, zaczął to szarpać, kurwa nic, szedł ordynator. Wyobraź sobie, chwycił ten szef takimi obcąskami, co są takie, wiesz, na zapinane, że jak cię chwyci, to nie jesteś w stanie, jakby ci chwycił za palec, to może ci palec szarpać, ci po prostu skórę ci wyrwie, a po prostu nie puszcza tego, nie? No i chwycił mi tymi nożyczkami i kurwa zaczyna mi jeździć. Jak zobaczyłem to, wiesz, tu, co on mi robi, jak on sobie jeździ tym, to ja mówię, kurwa, umrę zaraz, aż mi się słabo robiło. To jest tak, jakbyś miał, nie wiem, kontuzję i ktoś by ci, nie wiem, coś z nogi wyciągnął, nie? Wyobraź sobie, że jest tak, że on mi to zaczyna szarpać, mówi, proszę skalpelek, nie? Ani znieczulenia, ani nic, nie? Naciął mi ten pępek tam, nie wiem, z 5-6 mm. Mówi, widzę, jest. I on mi ten pępek i prawa, i lewa, i prawa, i dookoła. Jak ja zobaczyłem, jak ja to koleżałem i on mi tutaj robił w ten sposób ręką, ja mówię, kurwa, normalnie mokry się zrobiłem 30 sekund. On mi to robił z 5 minut, nie? Bo tam próbował gdzieś tam, wiesz. Za chwilę nie szło. Zadzwonił do telefonem do kobiety, która mnie szyła. Pani tam Sylwio, jak to tam coś tam, coś tam. Ona mówi, ja robiłam ten klasyczny szef, on może być owinięty wokoła, bo ten pępek szyliśmy od środka i od zewnątrz. No i on to dopiero zajarzył, wziął tam, przeciął, pan wyciągnął część jedną, wyciągnął z drugiej część jakby drugą, ale to nie był szef, który był jakoś tak obwiązany, tylko był zawiązany jakby tak pętelką. Człowieku, gdybym tego nie wyciągnął, to bym cały czas mi się tam w tym pępku babrało. Także przeżycie miałem naprawdę, kurde, mówię, wszystko mi się pogoiło, wszystko było okej, okay, a coś mnie bolało, ubierało mnie, czułem po prostu, że tam się nie goiło, nie? Polska Służba Zdrowia znowu atakuje. Nie fart jakiś, kurde, miałem widocznie, no,
ale już jest wszystko okej, wszystko się mi zagoiło, zabliźniło, wszystko jest dobrze. Lekko coś tam czuję, bo tam wiesz, ta struktura mięśni, która przez pod pępkiem wchodził, to czuję, że ten mięsień przy samym pępku jest taki troszkę grubszy, nabrzmiały, nie? A tak wszystko już jest, można powiedzieć, okej. Nie? Wspomniałeś o byciu wolnym strzelcem. Nie jesteś już chyba wolnym strzelcem, jeżeli chodzi o walki i o federację, w której będziesz startował. Jeszcze nie wiadomo do końca z kim, ale już chyba jakieś kontrakty zostały podpisane. Znaczy, wiesz co, jeszcze nie do końca, bo na razie trwają rozmowy. Dostałem kilka jakby propozycji. Ogólnie rozmawiałem tutaj, rozmawiałem tutaj. Pytanie, kto mi da dobrego zawodnika i ja, jakie dostanę pieniądze? I to się w sumie najbardziej liczy dla mnie na tą chwilę i tyle. Nie mam zamiaru, wiesz, walczyć z zawodnikiem, gdzie teraz będę po przerwie jakimś tam, ale chcę, żeby to była jakaś dobra postać i chcę dać dobrą walkę. I wiadomo, że jeżeli będę miał motywację, no to dla mnie motywacja jest najważniejsza i cel, który chcę zrealizować. Czyli teoretycznie, jeżeli patrzymy na to tak jakby ze strony zawodnika, to też tak jak ty byś miał pojechać na przykład na zawody do Zelistrzewa, powiedzmy, a na przykład na jakieś tam kwalifikacje do jakichś tam, na przykład powiedzmy, no, na do jakiegoś tam Diamonda, czy na jakieś NPC, powiedzmy, na takie grubsze imprezy, gdzie wiesz, że to będzie ciężka impreza i wiesz, że tam będą na przykład, wiesz, dobrzy zawodnicy, nie? No, także na Inaczej razie dalej czekam. ambicja Wszystko jest. się u mnie, wszystko się potoczy w ciągu tygodnia, tego co teraz będzie, albo następnego, już wszystko będzie wiadomo, co, gdzie, z kim, jak. Marcin Nie. jest oblegany, czyli twój jeden z przeciwników, Najman. Krzysiek Radzikowski już raczej nie planuje startów walk chyba. Chyba już z tym skończył. Czy dałbyś Szelidze rewanż, czy jest na to jakakolwiek szansa? Bo Wiesz czy on co, jest w powiem. ogóle w twoim poziomie teraz? Myślę, że jest chyba w lepszym poziomie, jeżeli mówimy tutaj o stójce, tak? No bo to tą stójkę rzeczywiście sobie poprawił, bo trenuję z tym Don Diego Kubiszczynem i powiem ci, myślę, że jeżeli chodzi o kondycję, to na pewno poprawił. Myślę, że jeżeli chodzi o stójkę, to na pewno poprawił, bo widać, że naprawdę fajnie chodzi, luźno chodzi. Ale ja wiadomo, no nie będę nigdy żadnej walki brał ani w boksie, ani w kickboxingu, tylko dla mnie to jest MMA, to jest MMA, czyli wszystkie sztuki, wszystkie chwyty są dozwolone. Więc jeżeli chodzi tu o Piotrka Czeligę, jeżeli będzie taka możliwość i się wkręcę na przykład, jeżeli będzie chciał, nie ma problemu, ale to na pewno nie na pierwszej, drugiej walce, tylko jak ja już się wkręcę, już po prostu będę, dla mnie to nie będzie różnicy, czy to będzie on, czy to będzie jakiś ktoś inny. Wiesz, o czym mówię, jak się już czujesz pewnie, jesteś w gazie treningowym, tak jak wtedy byłem, to już wtedy naprawdę byłem przygotowany dobrze i liczę, że ta forma będzie teraz jeszcze lepsza, bo wtedy też ten gabaryt chciałem mieć, a teraz teoretycznie powiem ci, mam w dupie. Podchodzę do tego tak, żeby mieć fajną formę i czy będę gdzieś tam, wiesz, płatki, czy będę ten, mam być po prostu suchy i mam mieć zajebistą kondycję, do tego teraz w ten sposób podchodzę. Wiadomo, moja waga teraz po tej operacji jadłem 2-3 razy dziennie. Najniższa moja waga, którą wniosłem, to było 102 dziewięć. I to była po prostu moja najniższa waga przy jedzeniu 3 posiłków, 2 nieraz zjadłem i powiem ci, nie miałem w ogóle nawet ochoty. Jak zjadłem mojego omleta na śniadanie, to do końca dnia nie musiałem nawet jeść. Mówię, kurde, coś bym zjadł, ty tak, wiesz, chodziło mi, co zjeść, czy to, czy tamto, a może wafera sobie zjem? Nie, jednak nie, a może serek grani? Nie, na to też nie mam ochoty. I tak wiesz, nie miałem jakby ten metabolizm się tak zwolnił, gdzie wiesz, ja cały czas robiłem cardio, spacery z psami, ciężkie treningi, jazda na rowerze, a tu nagle jazdy na rowerze nie ma, cardio nie ma, zostało mi tylko chodzenie z psami 2 razy dziennie, to wiesz, takie po 300-400 metrów, to jest praktycznie nic. Jakby poszedł do sklepu i się wrócił, to jest praktycznie, teoretycznie nic, nie? No tak, a ty od najmłodszych lat raczej jesteś taki przyzwyczajony do ruchu, no bo i były strongman, były zawody inne. Tak, cały czas, wiesz, w każdym roku miałem jakieś tam przedsięwzięcie, czy to był strongman, tak jak mówisz, czy kulturystyka, czy te walki też, no to cały czas było, cały czas coś się działo, nie? A tutaj taka przerwa, tak jak wiesz, no miałem przerwę na kolano, miałem przerwę na kręgosłup, jedna przepuklina, druga przepuklina, no to jednak wykluczało mnie to na jakieś sceny i to takie powroty, powiem ci, są najgorsze, bo z jednej strony przerwy jakieś bym nie zrobił. Może bym zrobił jakąś przerwę tygodniową, ale na pewno nie miałbym spadku. Wiesz, gdzieś tam ludzie hejtują, mnie tam się z No tego właśnie śmieje. temu się trochę zaśmiałem, bo tobie to jest na rękę, że teraz masz spadki. Ja mówię, Ale. jak słuchałem ten, wiesz, wywiad, patrzę, no jest mniejszy, ale z drugiej strony na cholerę mu być większym w wieku 40 ponad lat. Ale dlatego Ja wiesz, też po bo jest. 40 nie będę chciał ważyć 120 kilo.
Dokładnie, dokładnie dlatego wiesz, ale to chyba, że przejdziesz gdzieś tam na zawodowstwo i będziesz po prostu, ale wiesz, jeżeli będziesz się dobrze rozwijało, to No jest, wiesz, tak, to tak, ale to to... wiesz, to jest 45 i koniec, wiesz, schodzimy No, z tego, bo po co mi to? tak, Ten ale... mięsień jest ważniejszy niż ten, wiesz, o. Tak, no. I wiesz, i u mnie to było tak, że ludzie mi tam mówią, kurwa, no słuch, bez bomby coś. Dokładnie, nie muszę w ogóle nic brać, jeżeli nie będę miał takiej ochoty, no po prostu. Tyle w temacie. Jeżeli będę miał ochotę brać, to jest kurwa moje życie i chuj komu do tego, po prostu. Chcesz wygląda jak grubas, chcesz bądź dojebany, chcesz mieć sylwetkę atletyczną, to ją miej, po prostu. I tyle. To jest moje życie. Ja mogę, nie wiem, jeździć sobie na rowerze dzisiaj i jutro, pojutrze, jeżeli nie będę miał ochoty, to nie będę jeździł. Tak samo wiesz, ktoś ma jakąś pasję grania na gitarze. No to jeżeli gra na gitarze i mu to wychodzi, to niech sobie gra. Ja A do nawet nikogo jak nic nie nie mam. wychodzi, i jeżeli sprawia mu to Ale przyjemność, no nie? jeżeli do, dlatego mówię, bo to nie musi być, że musi grać gdzieś w jakimś zespole, ale Tak. jeżeli komuś sprawia to frajdę, to niech on to robi po prostu. No tyle w temacie, nie? No. Zbyt dużo osób, tak wiesz, narzuca swoją wolę, bo przyzwyczaili się też, dobrze o tym mówił świętej pamięci Rich Piana, że wiesz, on na przykład pomalował włosy, połowa go pocisnęła, połowa to pokosiła. Tak. Zagolił, znaczy zapuścił brodę, połowa uwielbia, połowa nie. Także on powiedział w pewnym momencie, a pierdolę, bo i tak nikomu, tak naprawdę wszystkim nie dogodzę, więc będę żył Nie, tak, nie, jak to jest tak chcę. samo, wiesz, to, wiesz, mi tam mówią, że no, bo bez sterydów to coś tam dokładnie, no wyjebane to, teoretycznie. I dla mnie ma się liczyć teraz moja kondycja, moja forma, po prostu ja chcę jakby troszkę inną wersję siebie. Ja będę i tak gabaryt mam, ja po prostu ręce bym chciał, żeby mieć troszkę chude. Nawet nie wiem, powiem ci szczerze, ile w ręce mam, może mam 47, może 48, tak mi się przynajmniej wydaje, ale... No nie chciałbym mieć 50 na łapie, bo dla mnie to było problematyczne. Tam najwięcej chyba miałem z 53 centymetry na sucho normalnie, bez żadnego treningu. A jakby wiesz, miał 50 na łapie, no to jest po prostu ciężko, wiesz, te proste ciosy wydawać, czy coś, czy nawet kogoś łapiesz, to te bicepsy przeszkadzają. Chciałbym tam, wiesz, taką sylwetkę, jaką mam teraz, bo dzisiaj ważyłem akurat prawie 109 kg. Chciałbym takie mieć 105, 106. Czyli tą formę, którą prezentuję teraz, chciałbym mieć na sobie mniej 3-4 kg tłuszczu i nic więcej nie potrzebuję. Wiesz, najlepsze jest to, że osoby, które są szczere, takie jak ty, bo ty nigdy nie ukrywałeś, czy ja, że bierzemy środki, nigdy nie byliśmy jacyś, wiesz, że o, jesteśmy naturalami i tak dalej, tylko chodzi o to, że gdy schodzą właśnie na mniejsze dawki albo w ogóle odstawiają, nagle jest zdziwienie, wiesz, o, on zszedł z towaru, jest mniejszy, ale my jesteśmy tego świadomi, że towar oczywiście Wiesz co, ja ci tutaj sprawia, poruszę że ten jesteś temat. większy. Ja ci poruszę teraz ten temat. Brałem akurat towar, tak? Bo to było tak, że wiedziałem, że mam operację. Mówię, akurat byłem po zawodach. Wiadomo, wiesz, przed zawodami się dużo tego wszystkiego brało. Ze wszystkiego poschodziłem i odstawiłem teoretycznie wszystko. Nie brałem nic przez 6, może 7 tygodni. Gdybym nie miał operacji, to bym się dalej czuł normalnie i miał jakby jakiś wygląd, gabaryt. To wszystko by zostało. Tak, Waga nawet też by samym zmieniła. jedzeniem, prawda? Samym jedzeniem i treningiem, ale Tak. ja po prostu nie trenowałem i dużo ludzi mówi tak, i tak, o, nie brałem towaru, to jest jedno, nie trenowałem, to jest drugie, nie robiłem nic kompletnie. To są takie rzeczy, które gdybym nawet miał operację, ale za 3-4 dni jadłbym 5-6 posiłków, tak jak jem zawsze, i bym robił 4-5 treningów, to uwierz mi, ja bym w ogóle spadku prawie nie miał. Ja bym cały czas miał taką samą formę praktycznie, chciałbym zjadł. Nie wiem, 3,5 tysiąca kalorii, 4,5 tysiąca kalorii, czy 2,5 tysiąca kalorii, to ta waga by tam chodziła, podejrzewam, między 105 a 106 kg i nie byłoby kompletnie. Nie brałem towaru od momentu, kiedy operację miałem, tam powiedzmy, to już chyba tydzień czy półtora przestałem wszystko brać, bo mówię, na cholerę mi to, i tak wiedziałem, że po operacji nie będę trenował, i tyle. 6 tygodni nie brałem nic. Wiesz, to jest też tak, żeby ktoś nas nie zrozumiał, że my tutaj jakieś usprawiedliwiamy się, dlaczego Ja wyglądamy. się nie Nie, po prostu usprawiedliwiam, bo mówimy, jaka jest jeżeli bym, prawda. słuchaj, Dawid, jeżeli bym chciał brać, to bym przypierdolił 2 gramy testa i miałbym wyjebane. Jakbym chciał, wiesz, brać dodatkowo insulinę, hormon IGF-a, Boldenon i inne rzeczy, które, wiesz, w życiu brałem. Brałem tego dużo, mało, w zależności na jakich byłem cyklach, tak? To w tym momencie po prostu ja mam wyjebane. Ja po prostu na tą chwilę przechodzę na coś innego, na coś, co będzie mi sprawiało frajdę i satysfakcję, że będę szybszy, że będę lepiej się ruszał i tak dalej. Jeżeli chciałbym być pakerem, dla mnie pakerem będzie też 6 tygodni i ważę 120 kg. Dobrze wiesz, jak mięśnie mają pamięć. Po prostu. Tylko nie chcę i tyle. Po prostu przechodzę jakby na inną drogę i tyle, nie? Tak, wiesz, to tak jak w Stanach jest Greg Doucette i teraz to jest też różnica taka, wiesz, on przeszedł na jeżdżenie rowerem tam głównie, na tym się skupia, na cardio.
Też chcę być po prostu sprawny, chcę, wiesz, mieć jakąś sylwetkę, ale nie zależy mu już tak na tym. I to nie jest tak, tak jak wspomniałem, że my się tutaj usprawiedliwiamy, że o Jezus, teraz jesteśmy, bo to. Nie, tylko takie są fakty i my jesteśmy tego świadomi. Ja tak Ale samo mówię. ja tak samo, 45 lat będę mały. ja byłem świadomy, że ja nie biorę towaru, ja byłem świadomy, że ja nie jem. Ja powiem ci, w tych tygodniach, trzech, co byłem, można powiedzieć, tydzień przed operacją i 2 tygodnie, 3 po operacji, ja miałem wyjebane w to, co jem, ile ja jem, czy ja białka zjem tyle, czy tyle, miałem to w dupie. Ja widziałem, że moja sylwetka się zmienia, mi się nawet buzi nie chciało, kurwa, golić, ani głowy, ani nic. Wyglądałem, kurwa, jak taki w cudzysłowie powiem, bo zaraz mnie pojadą, menel. Wyglądałem jak po prostu menel, po prostu miałem w dupie kurwa wszystko. Ale lampka mi się zaświeciła, mówię, nie, no kurwa, mogę trenować już, delikatnie, spróbuję. No i zacząłem powolutku sobie tam coś dodawać. Jeden tydzień zrobiłem na 20%, drugi tydzień na 40%, trzeci tydzień wyciągali mi to z pępka znowu, nie? Więc znowu miałem 3 dni, 4 przerwy, bo mnie strasznie bolał brzuch, że mi tam naruszył to po prostu jeszcze raz. Ale do końca tygodnia już skoczyłem na rower. Zrobiłem 20 kilometrów na rowerze. Potem zrobiłem 30 parę kilometrów na rowerze. Więc powiem ci, no już sam widzę, że zaczyna wchodzić. No i ten tydzień dla mnie odpukać. Zaliczyłem idealnie. Zrobiłem 5 treningów fajnych. Dodatkowo po każdym treningu zrobiłem już 15 minut cardio. Na weekend się wybieram znowu na tam 30 czy tam ileś kilometrów i chcę znowu jakby rekord pobić tego, który miałem, bo tam 33 zrobiłem i liczę, że taką trasę mam około 50 kilometrów, więc wiesz, ja teraz się skupiam na takich rzeczach, a gdybym chciał przypakować, to dla mnie nie ma problemu. Tyle, nie? Weekendy będziesz pozostawiał, bo tak jak wiadomo, no wcześniej dietetycznie, treningowo nie można było zawsze odpuścić. Teraz weekendy będziesz zostawiał dla rodziny po prostu, że sobie będziesz z nimi spędzał czas, odpoczywał i tak dalej. Wiesz co, jeżeli będę się już szykował do walki, to dla mnie weekend to też jest praca. No bo to jest Bo praca. jeżeli tak szczerze mam mówić, no to weekend będę jeździł na rowerze i to zazwyczaj albo w sobotę, albo w niedzielę, no będę tam pokonywał trochę kilometrów. Mam taki zamiar strzelić jednego dnia w kółkę, nie? 100 kilometrów. Fajnie. No taki cel sobie, taki plan mam. Ogólnie no teraz akurat mamy taką fajną trasę, akurat tak mniej więcej sprawdzałem właśnie na tą niedzielę teraz, że jest możliwość tam ten taki rewirek, który tam jest do przejechania, to akurat tam może być około 50 tam paru kilometrów. Na pewno to będziemy chcieli zrobić. Ja jak wsiadam na rower, to ja nie jeżdżę po to, żeby jeździć i kurwa mieć cel. To ja jadę, my sobie rozmawiamy, zajebiście spędzamy czas, rozmawiamy jeszcze z takim Robertem Przedstawiałeś właśnie Brzozowskim. znajomego na story. Tak, no i zawsze z Robertem jeździmy, nieraz ktoś tam jeszcze z nami jedzie, ale my jedziemy dwójkę, rozmawiamy tu o siłowni, tu o życiu, tu o tym, tu o jakichś interesach, tu o czymś tam. Wiesz, dla mnie to jest taki ten, jak jest depa gdzieś tam z górki, to trzeba zapierdalać, bo trzeba się rozpędzić. Jak jest pod górkę, to też nikt z nikim nie gada, no bo trzeba się skupić, żeby podjechać. No i myślę, że w niedzielę pobiję ten swój rekord, bo ogólnie miałem rekord taki, że jak wsiadam na rower, to ja z niego nie schodzę. Po prostu jadę czynnie, tam nie wiem, 2 godziny, 2 godziny 15. No chyba, że gdzieś tam by mnie jakieś tam sikanie złapało, no to wtedy nie ma opcji. Ale tak to za każdym razem jest fajny punkt, fajna trasa i taki fajny cel do zrobienia, nie? Sztab szkoleniowy jest już obrany, jest zdecydowany. Jeżeli tak, to kto w nim? Tak jak zawsze, czyli będzie Tomasz Pająk Stasiak ze Stargardu, tam praktycznie robimy wszystko, czy to może być stójka MMA brazylijskie, czy zapasy, a ogólnie tam mi się najbardziej robi te zapasy, obalenia i wszystko, bo Tomek w tym dla mnie jest kurwa mistrzem i tak dalej. On ogólnie zobaczył mnie, jak pojechałem do niego na pierwszy, znaczy pierwszy, no ogólnie byłem tam na pierwszych treningach, zaczęliśmy robić zapasy, to on mówi, to jest do tego stworzony, nie? Mówi, ty tak jak chodzisz, tak kurwa to masz, bo niektórzy tam muszą ileś tam, on mówi, jakbym cię nie znał, to bym myślał, że robisz tutaj 2, 3 lata trenujesz, nie? A ja zrobiłem pierwszy trening, nie? I on mówi, że to jest moje, nie? U nas był To taki jest Tomek, plusik kiedyś. Tomek Pająk Stasiak ze Stargardu, tam będę jeździł praktycznie na poniedziałki, wtorki, bo jak pojadę na poniedziałek, to będę zostawał tam u takiego Darka, mojego przyjaciela Bójczyka w Goleniowie i będę wracał we wtorek, to 2 treningi zaliczam i we wtorek na wieczór jeszcze jestem na chacie, do Tomka Makowskiego, do Nowego Miasteczka, będę jeździł też raz w tygodniu, no i do Pawła Bergiego Jędrzejczyka z Wrocławia
Będę śmigał też raz w tygodniu, nie? No ogólnie tam chciałbym po prostu się skupić na tym, żeby robić te trzy treningi, na pewno trzy jednostki treningowe w tygodniu fajterskie. No ja nie będę potrzebował tego więcej, no bo wiesz jak jest, no ja po prostu jakiś będę miał zakres, który będę robił, a moim zdaniem najważniejsza jest tutaj charakter, kondycja i głowa, nie? Którą trzeba sobie nastawić. Jeżeli głowę nastawisz i że idziesz po zwycięstwo i żadna inna myśl się nie interesuje, czy żadne jakieś tam storki, wiesz, przez ludzi i tak dalej, moim zdaniem to jest najważniejsze, nie? Wspominałeś, Piotr, tak właściwie nie wspominałeś, ale powiedziałeś o six-packu i to mi się skojarzyło. Współpracujecie, macie linię, ty masz linię u nich, prawda, suplementacyjną. Czy nie myślałeś może, albo nie myśleliście, żeby zrobić taką drogę do startu, wiesz, w której byście pokazywali właśnie treningi, dietę? To by było bardzo ciekawe, moim Powiem zdaniem. Ci, Dawid, strzeliłeś w dziesiątkę, nie? Dzisiaj była rozmowa. No to super, bo naprawdę to jest coś, czego nie ma tak naprawdę, tak wiesz, przedstawionego. Dzisiaj do mnie zadzwoniła Kasia, zaczęliśmy tam rozmawiać. Ona mówi, jak tam z tymi przygotowaniami? Ja mówię, no powoli zaczynam ruszać. Mówi, no to by trzeba było, bo akurat u nas w teamie Sixpack TV jest Marcin Brzusek, nie? Tak. No i fajnie by to było, wiesz, Marcin ogólnie no, zna każdego tam, gdzie ja trenuję, ten, więc moim zdaniem to fajnie takie było połączenie. Marcin sobie przyjeżdżał, wiesz, byśmy zrobili tu jeden trening, jeden dzień jakby ze mną, jak to wygląda, że wstaję rano, jadę tu na przykład, jeszcze teraz jest okres wakacyjny, no to też jak w miarę jakoś tam to funkcjonuje, że rano robię sobie trening na siłce jakiś tam delikatny, a wieczorem jedziemy na przykład do Tomka, do Stargardu i robimy tam parter, nie? Na przykład tam za 2-3 tygodnie jedziemy na przykład do Tomka Makowskiego, tam robię normalny trening, oni też to nagrywają i też pokazują też, co robię w ciągu dnia jak przykład, nie? I na przykład tam za kolejne 2-3 tygodnie, czy może nie co dwa, bo to będzie się nudziło, ale tak co 3 tygodnie jakby było, to by było moim zdaniem zajebiście. Nie? No, I naprawdę fajnie. Tak był poruszony dzisiaj ten temat, jakie suple biorę, bo to też dla ludzi jest właśnie ciekawe, o tym wiesz, mówiłem, chciałem powiedzieć teraz właśnie. Czy biorę białka takie, czy takie, wiesz, ogólnie powiem Ci, tak jak stosowałem gdzieś tam izolaty, to teraz whey stosuję, lepiej mi smakują, bo izolaty to tak mi już, powiem Ci, trochę bokiem przeszły, a te whey na przykład z płatkami owsianymi, czy tam z kleikiem na przykład ryżowym, czy tam, nie wiem, z mąką ryżową, naprawdę dużo lepiej mi wchodzą, nie? No. Ostatnie dwa pytania. Pierwsze, wspomniałeś o głowie. Czy będziesz współpracował z jakimś psychologiem albo mentorem, jeżeli chodzi właśnie o działanie w tym kierunku? Wiesz co, jeżeli chodzi o głowę, to tutaj byłem u psycholog 3 razy przed pierwszą moją walką i ona mi tą głowę tak nastawiła, że ja do każdej walki, jak się przygotowuję, to cały czas o tym myślę, co ona mi mówi. Także ja mam tak by, wiesz, no ja nie poszedłem na wizytę po to, żeby ktoś mi, wiesz, popierdolił, ja sobie, no okej, dobra, co ona mi gada. Nie, ja po prostu przeanalizowałem to, co ona mi powiedziała, wziąłem sobie za przeciw, parę pytań miałem, które mi tam nie odpowiadały i ona mi też to wyjaśniła, dlaczego tak ma być, a nie inaczej. No i każda rozmowa, która gdzieś tam była, która mi się przydała, pamiętam ją, co mam robić w dzień walki, co mam robić tydzień przed walką i co mam robić w ostatnią godzinę, dwie przed walką, co mam od samego rana robić, wiesz, jak hejt na mnie idzie na przykład jakiś i tak dalej, wiesz, takie rzeczy, czy ktoś na przykład, nie wiem, by mnie obraził, jak wchodzę do klatki, bo takie różne rzeczy się zdarzają, no to wszystko jakby mam w głowie zapamiętane przez nią i ja nie potrzebuję, wiesz, ogólnie nic więcej, nie? Jedyna opcja jeszcze jest taka, że właśnie tutaj z Pawłem Wergim, Jędrzejczykiem mam taki kontakt, że codziennie coś tam na Instagramie sobie piszę. Czyli też taki mentor. I wiesz, mi się podoba, bo on mi głowy dużo nastawia, nie? Mówi, nie, co ty nie, no w chłopie wjeżdżasz i rozjeżdżasz. Mówi, nawet nie ma o czym gadać, wiesz. Tam ostatni tydzień przed walką zawsze to takie, wiesz, myśli, czy nawet 2 tygodnie, nie, tu mnie noga boli, tu kontuzja jest, tu to i tyle. Też będę w ogóle do tych treningów, które teraz będę jakby miał, to też będę robił to na takiej zasadzie, że nie będę dawał od siebie tak jak wcześniej, bo wcześniej to było na 100%. I tak, do Neymana wyszedłem z przywodzicielem zerwanym na 30%. Na walce go zerwałem, bo to tak wyglądało. Wszedłem w nogi, pod klatkę, bombnęliśmy w klatkę, upadłem na nogę i zerwałem cały przywodziciel. To jest kontuzja jedna. Szacun, że to w ogóle dałeś radę wytrzymać jeszcze. Tylko ja tą lidokainę wziąłem i dipropostę steryt 3 dni przed i po prostu tam miałem zastrzyki w to robione. Dalej czułem to, mimo że chodziłem, to czułem nawet jak chodziłem i to w walce, wiesz, ani kopnąć nie można, nic po prostu, a za długo przygotowania trwało, bo ja wtedy się szykowałem chyba z 5 albo 6 miesięcy. To co nagle tydzień przed, czy 3 dni przed, a mi się to stało tydzień przed walką. Robiłem, koleś mi nogi, jedną nogę mi ten, chciałem go przepchnąć,
udem na drugą stronę i było trzask. Ja mówię, o kurwa, nie? Wszystko spięte, wiesz, w ogóle, ale jakoś tam dałem radę. Do szeligi miałem ten triceps właśnie mi się naderwał i cały mi tu poszło aż po ten, nie wiem, to jest tenisisty, golfisty, nie wiem jak to tam jest. Miałem tak rozwalone, że nic nie działało. Jedyne, powiem ci szczerze, co mi pomogło, Ostarena. Brałem leki przeciwbólowe, brałem kurwa Olfen z OSR, w tabletkach, w zastrzykach, brałem różne takie rzeczy, które naprawdę zawsze mi pomagało na kontuzję, nie mogłem tego wyleczyć. Ostaryna mi po 3-4 tygodniach pomogła tak, że mi zagoiła wszystko. Także jest to naprawdę. Uważajcie co do sarmów, jeżeli ktokolwiek się kiedykolwiek zdecyduje, bo sarmy mogą blokować, także z tym bezpiecznie. Ja, no, akurat. Ale ty wiadomo, ty byłeś na troszeczkę na tertę, o tak to nazwijmy. Dokładnie. I to była jakby kolejna kontuzja. No i do kontuzji, no i z Krzyśkiem Radzikowskim, jak miałem walkę, no to 4-5 tygodni przed gościu mnie złapał tył i jakby usiadł mi, czy nie wiem, czy on kolanem mi zahaczył, czy on usiadł na piętę i skrzywił mi piętę i kostkę mi skręcił. No i teraz widzisz, i to takie przygotowania były, a za bardzo też te sparingi mocne były, a moim zdaniem lepiej wyjść świeżym i niepoobijanym, więc te sparingi też od razu będę robił na takiej zasadzie, że to ma być, to nie ma być, to ma być po prostu, mam być zajechany, ale kurwa nie z żadnymi kontuzjami, po prostu. To ma być sparing, a nie walka. Dokładnie, bo dużo ludzi, tak jak mówisz tu z Pawłem Wergim Jędrzejczykiem, on mówi, zobacz do mnie, tak, i to jest kurwa w 100% prawda. Zobacz, mówi Tajowie, oni mają po 300 walk. Polacy mają po 20 i Polacy są rozjebani, a ja Tajowie nie. I on mi mówił, jak u nas wyglądają treningi, że jak jadą na treningi, sparują, to chcą się wykazać z typem, który ma walkę. To jest kurwa błąd. On ma mu pomóc do walki, a nie kurwa się wykazać, że mu bombę sprzeda, czy mu trzy loły mocne zajebie, nie? I na takim czymś teraz chcę bazować, a nie żeby się wykazywać, ani nic, że wiesz, kogoś bardziej uderzę, tam trochę komuś gdzieś jakieś światło lekko zgaśnie, to jest sens? No moim zdaniem nie. Ja mam po prostu przetrwać 3 rundy, kurwa, być świeży i bez żadnych kontuzji, nie? Przepraszam bardzo. Budzik. Zawsze mam budzik ustawiony. Nie słyszałem chyba nawet. A, to dobrze, to sorry. Mówiłeś, że, przepraszam, bo zaciąłem cię, tak jak wspomniałeś, walka, a sparing to jest zupełnie co innego i no ja też jak sparowałem, no to często zdarzały się sytuacje, gdzie ktoś właśnie na sparing wchodził jak na walkę i potem trener reagował na to bardzo, bardzo nerwowo, bo jak widział, że ktoś, wiesz, po prostu wychodzi i chce się pokazać, to go potem no, musiał trochę stłamsić, no bo tak no nie... My też nieraz było tak, że gdzieś tam nas... Ja też się nieraz podpalałem. Ja nie mogę powiedzieć, że się nie podpalałem, bo też się podpalałem. Ktoś mi bombę sprzedał, to ja jemu. Ktoś mi mocniej wszedł, to ja jemu. No i trener mówi, to wy kurwa jesteście na ulicy? Wiesz, no kurwa, nie odpierdalajcie, tak? No i każdy już, wiesz, od razu jedno słowo wystarczyło, ty rzeczywiście, po co ten? No i wtedy już jest, wiesz, chodzisz dalej w ten etap taki, że normalnie dalej trenujesz i tak dalej. Ale ktoś mocniej dostanie, wiesz, ja nieraz słyszałem, że tam, no już tam nie będę mówił nazwiska, ale że chłopacy szykowali się tam, szykował się do walki i zamiast mu pomagać, to tu mu nogę skopali, tu mu ktoś przypierdzielił, tu mu kurwa gdzieś tam zęba rozwalili czy coś. I to moim zdaniem to jest kurwa bzdet. Trener jak powinien coś takiego zobaczyć, to powinien od razu, paku się, nie nadaje się dzisiaj na dzisiejszy trening, bo on kurwa zestali. Tak samo jak gdybyś wziął typa na pierwszy trening na nogi. No, wiesz, i go do pożygu dojechał i tak dalej. Dokładnie. No i w tym momencie jak ty jesteś? No ty byś, no wiesz, on zrobił ciężki trening. Tak, ale pan pocisnął tego scerbatego, co nie? Dokładnie. No ale wiesz, to takie słabe trochę moim zdaniem jest. Wiesz, dlatego ja mówię, są trenerzy, którzy są trenerzy i wiesz, zachowują się tak, jak powinni się zachowywać. On wie, z którym zawodnikiem możesz wyjść, który ci nie zrobi krzywdy. I zazwyczaj ci, co nie startują w zawodach, znaczy w zawodach, nie biją się, tylko znaczy ci, co trenują zawodowo i mają dużo walk, oni wiedzą, jak to robić, żeby po prostu nie zrobić krzywdy. A ci młodzi, którzy chcą się wykazywać, to oni zazwyczaj pokonałbym jednego czy drugiego, powiedzmy, tak? Bez żadnego problemu. Ale ja nie chcę mu zrobić krzywdy, tylko ja chcę, żeby po prostu jakby przetrwać to. Nauczyć się. Tam... Dokładnie. To ma być nauka, a nie walka na śmierć i życie. Ostatnie pytanie. Za czym będziesz tęsknił co do kulturystyki najbardziej? Jedna rzecz. Jedna, jedyna rzecz. Za mega pompą. O, to powiem ci, że po treningu czuć to, wiesz, jak rozwijasz. Znaczy, wiesz, jak robisz trening i czujesz tą pracę mięśniową,
No to jest po prostu, tak jak Arnold powiedział, to jest kurwa porównane do orgazmu, tak? Bo to tak wiesz, No, pół żartem, robisz pół trening. serio, ale tak jest, no. Tak, no dokładnie, wiesz, no, idziesz na trening po to, żeby się napompować. No nie oszukujmy się. Ja wiem, że teraz po prostu nie będę robił czegoś takiego, tylko ja zazwyczaj, tak jak trenowałem, wiadomo, do kulturystyki, to chciałem tą pompę tak jak i ty i tak dalej, ale trenując teraz, jak będę widział, że już mi się zaczyna pompa robić, no to po prostu odpocznę troszkę dłużej. I tak teraz w ogóle te treningi będą wyglądały tak, że z ciężarów poschodzę po te 20-30%, ale za to będę robił więcej powtórzeń. I tyle. No i też betaaminy więcej pójdzie, to i też będzie Wiesz troszkę. co, nie będę dawał też. Nie. Ciekawe, ciekawe. No. Z kreatyną też tak za bardzo nie będę szalał, bo tam wcześniej brałem po 10-15 gramów, nawet taką kurwa czubatą dawałem, tą miarkę. Potem sprawdziłem, mówię tam 15 prawie gramów, mówię ale tak się nauczyłem, dawałem, to teraz tej kreatyny też troszkę mniej będę dawał, żeby tej pompy takiej nie było, żeby w tych komórkach wiesz, tej wody nie trzymać tak za bardzo. Muszę trochę inaczej do tego już wiesz, podchodzić, nie po to, żeby napizgać się, tylko po prostu po to, żeby mieć dobrą kondycję, fajną Efekty. formę i być bardziej elastycznym, a nie pospinanym, nie? Efekty skierowane bardziej pod to, co teraz masz zamiar osiągnąć i zrobić, prawda? Bardziej. Dokładnie, dokładnie. Nie, no już nie, wiesz, już powiedziałem do kultury, wiesz, bo dużo ludzi jeszcze mówi, nie wierzę, zobaczysz, że jeszcze powalczysz parę barek, zrobisz, zaraz ci się uśmiechnie, a jeszcze sobie w Mastersach postartujesz. Ja mówię, niestety, ale już nie, bo nie chce mi się brać ogólnie takich, wiesz, porcji jak białka. Wiesz, ja naprawdę tego białka były takie momenty, co ja tam stosowałem po 600 gramów, bo mówię, wiesz, poniekąd sprawdziłem. Wiem, że to nie jest dla mnie, było dla mnie niepotrzebne, czy tam ileś. Wiem, że na przykład po tych 350 do 400 gramów białka moim zdaniem wystarczy. Teraz też nie jem dużo, bo na tą chwilę mam z 280-300 gramów i tak będę sobie trzymał i nie potrzebuję więcej. Wystarczy mi w każdym posiłku po 50 gramów i to jest moim zdaniem na podtrzymanie mięśni to jest kurwa idealne. Tak. No budowę wiadomo, można troszeczkę więcej, mniej, ale też są różne techniki, ale tutaj nie będziemy się rozwodzić, No, to już tam bo już można. Jak chcecie się temat. rozwodzić i żeby Piotr wam wyjaśnił, to na konsultację zapraszamy i tyle. Albo do Dawida tam na podcasty, bo Dawid też dużo o tym Na gada. dole będzie Jeszcze fajny, linki. powiem ci, podcast tam miałeś z tym. To tak tylko jeszcze tu powiem. Nasser Ensombaty, Milo Starcew i Jay A, Cutler. O kiedyś Anapolonie brali mniej, UFC. na pewno, co nie? 500-tka. O, no nie, no tyle to tam powiem ci, kurwa, to dla mnie zabójstwo jakieś, nie? Ja nie wiem, jak oni jedli na 500-tka i jeżeli ktoś mi mówi, że to mu nie niszczyło apetytu, no ja bym się zastanowił, czy tam był, wiesz, z Dlatego też drugiej dobrze strony. powiedziałeś, że ten Antek miał 25 czy 50, bo też Nie, tak mogło być. 50-tki, że dowiedziałem, 50-tki. Aha, no Tak, to bo... sorry, nie? No jeszcze tak jak Nasser tam akurat robił tak, że ktoś mu pisał cykl, że tam na przykład z 1000 testaną, twierdził, że kuja leci, bo on bierze 1500, to dawno 1700 powiedzmy. No takie są, tacy są niektórzy zawodnicy. Nie? Ale Ale podcast dobry, podoba mi się. taka Fajny jest taki, czasami lubię mentalność takie. ludzi. Sam wiesz, że jeżeli Tak. coś daje dużo, no to trochę więcej i potem z tego trochę więcej robi się naprawdę bieda. Za dużo, nie? Trzeba z głową wszystko. Dzięki bardzo, No. Piotr, za poświęcony czas. Dziękuję Na pewno bardzo. macie podlinkowane wszystkie tam Instagramy i tak dalej. Śledźcie kanał Sixpack TV, bo tam będzie się przyszłościowo działo. Już tutaj wykrakaliśmy, No. także dzięki bardzo i Na życzę pewno nawet pogadamy, bardzo. jak już coś tam będzie wiadomo, w jakiej federacji, to już na pewno za parę tygodni się pewnie spiniemy. To będzie już bardziej wiadomo, z kim, z czym, co, jak i tak dalej, nie? Dobra. Dzięki No. bardzo, Dziękuję Piotr. bardzo. Miłego dnia. Wieczoru. Dzięki, siemanko. Na razie. Hej.